Cześć. Dzisiaj test prawdziwego mutanta, bo Murano Cabrio ciężko określić inaczej. Samochód, który znienawidziła Ameryka, o tym będzie w filmie. I produkcja, którego ku ucieszy w sumie dzisiejszych kolekcjonerów, nie trwała długo. Czy mamy dzisiaj czego żałować? Odpowiedź na to pytanie pod koniec tego odcinka, którego partnerem jest AutoDNA, czyli wiodący dostawca raportów historii pojazdów używanych z Europy i właśnie z USA. Raporty AutoDNA tworzone są w oparciu o bazę miliardów rekordów. Dotyczą one historii pojazdów, napraw, szkód, przeglądów, przebiegów. Z AutoDNA sprawdzisz pojazd online przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. A ja mam dla Was 20% kod rabatowy na zakup całego koszyka od AutoDNA właśnie. Link do szczegółów w opisie filmu. Zachęcam do skorzystania. Cześć, mam na imię Toma, możecie do mnie mówić Tomek. Przyjechałem z Francji tak naprawdę 2 lata temu, ale od 2 lat pracuję tutaj w Polsce, w Krakowie i dzisiaj przyjeżdżam tak naprawdę z Wolbromia, na północ od Krakowa i przyjechałem moim właśnie monstrum, Nissan Murano Cross Cabriolet. To jest jedyna taka wersja w swoim rodzaju, tak myślę. Co prawda teraz można też spotkać na europejskich drogach Evoca Cabrio albo teraz chyba wychodzi T-Roc Cabrio, ale no ja jako chyba nietypowa osoba, można chyba zobaczyć to na mojej głowie, chciałem coś też nietypowego dla siebie. To autko jest tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, ale przejeżdżało przez Kanadę, przepłynęło Atlantyk, było we Francji i teraz jest właśnie tutaj w Krakowie w Polsce. To jest ostatni rocznik tego modelu. On był produkowany z 11 do 14 roku. Do tej pory tak naprawdę dużo napraw nie robiłem, ale wiadomo, to jest auto sprowadzane ze Stanów, więc musiało gdzieś być uszkodzone i ten akurat dziwoląg był uszkodzony z przodu. Ja u niego zmieniałem zderzak przedni, prawą lampę, prawy błotnik, no i jeszcze muszę nadkola naprawić. Felgi też są specyficzne do tego auta, no ale tak naprawdę do tej pory to dalej jest to Murano. Tak naprawdę koneserzy będą wiedzieć, że to są dłuższe drzwi od wersji 5-drzwiowej o 20 cm. Więc tu już te drzwi są specyficzne od tego auta. No i oczywiście od słupku to już się wszystko nam zmienia. Tak naprawdę forma, kształt to bardzo przypomina 370Z właśnie, tylko w wersji dużo, dużo wyższej. Oczywiście listwa chromowa, tutaj za chwilkę zobaczymy jak zamkniemy już dach. Ona tak naprawdę tutaj fajne koło robi z dachem, który jest z materiału zresztą, za chwilkę zobaczycie. No i już tył jest naprawdę kompletnie oryginalny, jeżeli chodzi o ten samochód. Światła przypominające troszkę 370Z, tak bym powiedział, to jest tutaj moja opinia. No i tył, bagażnik, klapa, zderzak, to już są naprawdę specyficzne do tej wersji Cabrio. No i oczywiście antena, nie wiem jak ją nazwać tak naprawdę, bo to ani nie rekin, ani niezwykła, tylko taka siedzi sobie na bagażniku. Zresztą to jest jedyna rzecz, którą widać w wewnętrznym lusterku. Odpalimy teraz auto i ja zamknę dach, żebyście po prostu zobaczyli, jak wygląda z dachem zamkniętym. Oczywiście już szyby tutaj są otwarte, normalnie one się automatycznie otwierają i po prostu tylko trzymać przycisk i reszta sama się robi. Za chwilkę usłyszycie wielki huk, ale tak naprawdę to jest nic strasznego, po prostu tak system zamykania tego dachu działa i będzie za chwileczkę duży huk. Dobrze, że mnie nie było w środku. Jak już jestem w Starym Mieście w Krakowie, gdzieś auto zaparkuje, to po prostu ludzie podchodzą i pytają się, a czy pan mógłby po prostu pożyczyć auto na nasze wesele, na nasz ślub. No bo wiadomo, biały nakr i jeszcze do tego wersji Cabrio, no to latem. Wiemy, że w Polsce to jest najlepszy czas na śluby, na wesela. Więc bardzo, bardzo często mam takie pytania. Jeżeli chodzi o wygląd, to nie wiem, czy na polskie wesela byłbym dobrym szoferem. Ale no, często tak się zdarza właśnie, że ludzie chcieliby po prostu wsiąść do auta albo pytają się, czy jest na wynajem. Zwykle w tym miejscu porównuję cenę polisy właściciela z ceną, którą można uzyskać w Mubi. Niestety wersji Cabrio nie było na liście, więc będzie krótko. W poprzednich odcinkach, jak wiecie, zawsze mi się udawało urwać parę stówek, więc spróbuję. Tutaj wchodzimy na mubi.pl/Zachar, tam wypełniamy formularz i oszczędzamy. Porównujemy kwoty, które widzimy.
odejmujemy 150 zł cashback, porównujemy do tego, co zapłaciliśmy w tym roku i najczęściej wychodzi, że warto. Zapraszam. To jest jednostka VQ35DE, jak już wspomniałem wcześniej. To jest moc 265 koni w tej wersji, bo to jest model Z51. Poprzedni model Z50, on miał chyba 248 koni, jeżeli się nie mylę. V6 oczywiście, jak nazwa wskazuje. To jest silnik stosowany jeszcze do dzisiaj w wersjach Infiniti amerykańskich, takie jak QX50. Oczywiście z naszych modeli znanych tutaj u nas w Europie to 350Z Nissana właśnie ma ten sam silnik. Oczywiście moce się różnią. Ten akurat 265 tutaj z skrzynią biegów bezstopniową CVT. No i co mogę o tym silniku powiedzieć? Bezawaryjny. Ja już przejechałem nim 20 tysięcy mil, czyli chyba konwertując to będzie ciut ponad 30 tysięcy kilometrów. Jedyne co muszę przyznać to wymiany wszystkich olejów są strasznie kosztowne w tym aucie, bo no, jak go kupiłem to oczywiście pierwsze co chciałem wymienić olej w silniku ze wszystkimi filtrami, ale i również olej w skrzyni biegów, bo to jest zalecane, zwłaszcza w skrzyniach CVT, że jak się zmienia właściciela jest inny styl jazdy. Ja tak się nauczyłem zresztą. Jak tylko kupuję używane auto, to zmieniam olej w skrzyni biegów i tutaj akurat tego oleju strasznie dużo wchodzi. Jest tylko jedyny typ oleju i to jest nissanowski olej i on jest naprawdę strasznie, strasznie drogi. Nawet na stronach takich jak Allegro nie można takiego oleju znaleźć dobrej jakości, więc tu niestety no, musiałem wlać olej nissanowski i to było dosyć kosztowne. Nie powiem Państwu ile to dokładnie kosztowało, ale kilka zer było na tej fakturze i to tylko była wymiana oleju. Tak ja pamiętam, że jak w swoim Nissanie Murano, w klasycznym SUV-ie, nie cabrio, wymieniałem olej, to całkowita kwota przekroczyła 1500 zł. Więc tak. Biorąc pod uwagę inflację, to mogło to kosztować wyraźnie więcej. No, jeżeli się nie mylę, zamiast tej jedynki to chyba była dwójeczka na tej fakturze. No tutaj jako dobry Amerykanin SUV Cabrio, wiadomo, że 265 koni to trzeba mieć stopkę bardzo, bardzo lekką na pedale gazu, żeby nie spalać dużo. Ja niestety takiej stopy nie mam. Ja średnio tym autem spalam 13 do 14 litrów. Zdołem zejść do 10, ale to tylko na autostradzie, jadąc 130-140 na godzinę. W mieście no to niestety bardzo, bardzo dużo spala, ale nie kupiłem tego auta po to, żeby nie spalał. Wiadomo, że to jest V6 na amerykański styl. Ja to nazywam cruiser. To Amerykanie też tak nazywają zresztą. To jest takie auto na weekendy, gdzie właśnie w Kalifornii, na Florydzie otwiera się dach, bierze się highway i jedzie się 100 na godzinę. I tyle. 2800 parę sztuk. I zresztą moja jest jedna z tych ostatnich właśnie, więc z tego powodu też się cieszę, że ta jedna z tych ostatnich teraz trafiła tu do Polski. No i do tej pory chyba jedyny taki model. Jeżeli chodzi o wnętrze mojego Amerykana, no jak to widać, to nie jest auto nowe. Mamy tutaj kilka właśnie na skórze od kierownicy, na skórze od gałka do zmiany biegów, bo te wszystkie materiały są po prostu narażone bezpośrednio na promienie słońca, zwłaszcza jak jest właśnie dach otwarty. Za to skóra siedzeń, muszę przyznać, że jest według mnie w wyjątkowo dobrym stanie. Oczywiście są tutaj zadrapania, no ale wiadomo, że to jest beżowa skóra, więc no dużo nie da się zrobić, ale czyści się bardzo dobrze, jest strasznie wygodne. Z innych takich tutaj detali, że to jest auto używane, to tutaj te oto detale, to jest chyba metal, tak mi się wydaje, ale też strasznie szybko się rysuje. Poza tym deska rozdzielcza jest tak naprawdę ze zwykłego Nissana Murano, ale za to obicie drzwi już tych przednich to już jest specyficzne do tego modelu. Zacznijmy może od macania plastików, bo kabriolet bazował na najwyższej wersji LE, a więc tutaj miękkich tworzyw nie brakuje. Cały ten fragment jaśniejszego tworzywa ugina się ładnie pod palcem. Ten ciemniejszy już jest twardy, na drzwiach również jest dobrze
bardzo miękki podłokietnik na drzwiach, trochę mniej, ale też w porządku, dostatecznie komfortowy na środku. Ten samochód o tyle jest ciekawie wyposażony, że pomimo, że bazuje na tej najwyższej wersji, nie było tutaj możliwości do kupienia podgrzewanej kierownicy, nie ma też regulacji pedałów, co ja w biedniejszej wersji u siebie miałem, tutaj Cabrio tego akurat nie miało. No i przechodząc do testu dwumetrowca nad głową, mam bardzo dużo przestrzeni, nawet z dachem zamkniętym. Względem kierownicy mogę się ustawić bardzo łatwo, dlatego że można ją osobną dźwignią wyregulować w takiej osi, a jednocześnie można ją, że tak powiem, złamać. Widzicie, w jakim zakresie można ją też wyregulować, więc każdy bez problemu się tutaj odnajdzie, co też widać na przykładzie dwumetrowca. Ja tutaj się odnalazłem bez problemu, więc teraz sprawdźmy, jak to wygląda z tyłu. Zajmowanie miejsca z tyłu nie jest takie oczywiste. Kiedy spróbowałem to zrobić od strony kierowcy, to okazało się, że trzeba będzie elektrycznie złożyć ten fotel, co po pierwsze bardzo długo trwa, a po drugie ciężko by było odtworzyć jego ustawienie tak, żeby go nie ruszać względem dwumetrowca z przodu. W związku z tym musiałem zająć miejsce od prawej strony i to też nie jest takie oczywiste, bo tutaj mamy elektryczny przycisk, który jednak nie przesuwa tego fotela, a jedynie go odblokowuje. O, w ten sposób. I tak to oto dostajemy tutaj dostęp do tyłu, wsiadamy i ja sam za sobą tutaj za dwumetrowcem zmieściłem się. Słuchajcie, to jest Cabrio, w którym ja jestem w stanie się wyprostować. Nie po to się kupuje Cabrio, żeby mieć duży bagażnik i ten akurat w tym będzie tak samo. Ze złożonym dachem bagażnik będzie troszeczkę mniejszy, z rozłożonym dachem jest bagażnik większy. Jak to Nissan, oczywiście ja z zewnątrz na razie nie mogę otworzyć bagażnika, po prostu nie mam klucza ze sobą, więc muszę iść do środka. Jest mały przycisk, żeby otworzyć bagażnik. I on tak naprawdę, to tylko ta tylna część, ta tylna klapa pionowa się otwiera. No i dostęp do tego bagażnika, no jak to widać, no w każdym kabriolecie, no strasznie wysoki próg. No tutaj już widać, że wózka, nie wiem nawet czy taki wózek tutaj się zmieści. No ale ja bezwózkowiec, więc mi to akurat pasuje. Zacznę może od pytania o to, dlaczego nie możesz być szoferem na weselach, bo ja myślę, że ten tatuaż, do którego się już odwołałeś w trakcie tego filmu, ma jakąś swoją historię. Ma swoją historię faktycznie. No ja nie jestem ani artystą, ani w więzieniu nie siedziałem. Chodzi tylko o to, że no chciałem po prostu, jak to każdy, który próbuje sobie zrobić tatuaż, zrobić sobie taki oryginalny. Chodzi o to, że ja lubię po prostu, jak to określić po polsku? Wyróżnić się z tłumu. Wyróżnić się z tłumu, dziękuję bardzo. Jaki mam zasób słów po 2 latach w Polsce tylko? Straszna masakra. Ale no tak, no chciałem ten tatuaż zrobić właśnie i według mnie to w miejscach takich jak plecy, jak chociażby tutaj uda czy ręce, to nie ma sensu, bo dla mnie to jest sztuka, a sztukę powinno się tutaj pokazywać. Jestem trenerem produktów online dużej firmy amerykańskiej, nie mogę powiedzieć nazwy oczywiście, tutaj w Krakowie na Promniku Czerwonym. I tutaj tak naprawdę pracuję od 2 lat. Zacząłem w branży właśnie sales jako agent i dosyć szybko dostałem właśnie stanowisko trenera. Więc no, polega na tym, że to jest taki wersja szkoleniowca, ale już dla dorosłych osób, dla dorosłych salesów właśnie w branży marketing online. Pracodawcę znalazłem już tutaj w Krakowie tak naprawdę. Studia, jak już wspominałem, kończyłem w Kanadzie. Pierwsza praca tak naprawdę we Francji, ale nie miała nic wspólnego z moimi studiami. Tak naprawdę pracowałem w branży odzieżowej dla znowu dużej firmy włoskiej, która produkuje jeansy. Też prawdopodobnie nie mogę ujawnić nazwy, ale bardzo znana firma włoska jeansów. I dopiero właśnie po pewnym czasie chciałem wrócić do mojej branży, do moich właśnie znajomości studiowych i
tak naprawdę jak znalazłem ofertę pracy tutaj w Polsce, a nigdy tak naprawdę nie żyłem w Polsce, bo mam rodziców Polaków, ale urodzony we Francji, więc stwierdziłem, że o, chyba dobry czas, żeby poznać własny kraj, własną ojczyznę i dlatego stwierdziłem, że zaakceptuję tę ofertę i przeprowadzę się do Polski. Więc wszystko sprzedałem we Francji, łącznie z samochodami, tylko jeden zatrzymałem, to ten mój właśnie Japończyk, z którym właśnie przyjechałem do Polski, był zapakowany po prostu na maksa, nawet pieso było w środku, kot był w środku, moja papuga była w środku, po prostu był zapakowany do samego sufitu, pod sam sufit. No i już tutaj, jak się zainstalowałem w Polsce, to stwierdziłem, że prawdopodobnie już na dłuższy czas, więc tutaj już się osiedliłem, no i zacząłem rozglądać się właśnie nad dalszym, oryginalnym stylem życia i dlatego wtedy zakupiłem tamto właśnie autko, żeby się odróżniać od tłumu. Odnośnie Twojej historii życiowej, jaki jest Twój pierwszy język? Pierwszy język francuski, drugi mój, powiedzmy, ojczysty, czyli polski, dzięki mojej mamie, bo to moja mama uczyła mnie polskiego. Moja mama mnie wysłała przez pewien czas tutaj do Polski, więc skłamałem, jak mówiłem, że to mój pierwszy raz w Polsce, bo oczywiście wiadomo, że z rodzicami Polakami to bardzo często się wracało do ojczyzny. Strasznie lubię języki i tak naprawdę teraz żałuję, że nie poszłem właśnie w ten kierunek studencki, tak, właśnie lingwistyka, języki, bo to jest akurat coś, co może nie, to już, tego już używam na co dzień, to już jest chyba częścią mnie i żałuję, że po prostu nie poszłem właśnie w tym kierunku, żeby to uwzględnić. Wróćmy jeszcze do samochodów. Co jeszcze ciekawego masz? Na dzień dzisiejszy, oprócz tego, mam Nissana Kuba w wersji Cubic, czyli Cube Cubic, po polsku sześcian do sześciana, dobrze mówię? To jest wersja japońska, siedmiomiejscówka, ona już w ogóle jest niespotykana. Sprowadzona bezpośrednio z Japonii i to ja osobiście, bez importera, bez nikogo musiałem to sprowadzać. Dobrze, że w ogóle zdołałem ją, to autko zarejestrować, bo w Polsce akurat by się nie dało, więc to auto jest dalej na rejestracjach francuskich, bo tylko tam mi się udało przerejestrować to autko, jak go zaimportowałem. To jest właśnie z tych oryginalnych. Dodatkowo no to mam Renault Megane, to już jest dwójka w wersji Cabrio, już chyba na Twym kanale ze dwie były, z tego co pamiętam. To jest takie autko, które mam już od dłuższego czasu też i zostawiłem to autko po prostu jak koledzy odwiedzają mnie tutaj w Polsce, żeby mieli czym jeździć po prostu. A że latem mamy tutaj w Polsce temperatury przekraczające 40 stopni, to stwierdziłem, a niech sobie mają Cabrio, niech też sobie z Cabrio korzystają. I zapominam o dwóch dodatkowych aut, bo jeszcze mam Alfa Romeo 159, która została we Francji i teraz mój brat ją użytkuje. Mini Clubman, którego oddałem mamie, bo stwierdziłem, że to jest, on jest taki czerwono-czarny, więc on jest tak naprawdę no taki specyficzny, sportowa wersja i no ja miałem straszną frajdę tym autem i chciałem na 50 mamy po prostu jej sprawić frajdę, więc oddałem jej autko na 50. A z takich po prostu, jak to się mówi, aut na burię, to mam starego Opla Combo. Bo tak naprawdę ja mam jeszcze psy i konie, więc no, nie będę przewoził siana czy słomy takim autem, czy Nissanem Kubem, więc musiałem mieć jakąś pakę i to jest przerdzewiała paka, ale jeździ na gaz zresztą, więc mało kosztuje. I teraz dlaczego kupiłem to auto? No tak naprawdę szukałem czegoś dziwnego. Prawda, jak już wspominałem wcześniej. No i ten akurat strasznie dziwny, zresztą też o tym mówiłem. Amerykanie, Kanadyjczycy wybrali to auto jako najmniej lubiane w latach 2010-2011. Most disliked car of the year. Ja stwierdziłem, o, najbrzydsze auto według nich, bardzo dobrze to autko dla mnie, bo stwierdziłem, że jeżeli najbrzydsze, nikt tego auta nie będzie chciał kupić,
więc mniej ich będzie na naszych drogach, zwłaszcza tutaj w Europie, prawda? Chciałem auto, które spełnia kilka warunków, kilka kryterii, czyli napęd na cztery koła, ten akurat to ma, bo to jest przedni napęd plus elektroniczny tylny, dołączony inteligentnie, to w Stanach nazywają i-all-wheel drive, i-o-a-w-d, nie wiem jak to wymawiać, no ale intelligent all-wheel drive. Chciałem, żeby to był wysoki SUV, wysoki na kołach, na dużych kołach, żeby to była wersja cabrio, no to takich mało jest, tak naprawdę Wrangler, ten, no i Range Rover Evoque w wersji cabrio, ale to autko niestety, jeżeli chodzi o mój budżet, no nie wchodziło w grę. Super mi się tym autkiem jeździ. No Zachar pewnie powie, że test łosia nie jest najlepszy, ale to jest cruiser. To nie jest auto stworzone do szybkiej jazdy, do sportowej jazdy. On nie przyspiesza sakramuncko dobrze, ale przyspiesza. Na autostradzie można mijać spokojnie inne auta. No ale ja nie mijam. Ja wolę właśnie, żeby ludzie mnie mijali, bo i tak jak je minę, to po prostu oni wracają się i to taki fast and furious wyścig na autostradach czy na drogach, bo ludzie po prostu chcą sobie to autko oglądnąć i no nie dziwię im się, no bo ja sam po prostu jestem pełen podziwu do tego auta. No i co? No tutaj widać, że wspomaganie takie strasznie leciutkie, jeżeli chodzi o taki rozmiar auta, więc to na mieście mi się strasznie podoba. Hamowanie. No jak na Amerykana bardzo słabe. I już tutaj planuję wymienić cały komplet, właśnie cały zestaw, system hamulcowy na wersję europejską. Sterowanie autem bez zarzutu, jak już mówiłem przed chwilką, bardzo lekka ta kierownica, może ciut za lekka, jak się właśnie na przy większych prędkościach jedzie. Jedyny mankament to tak naprawdę tutaj ta wersja Sport, bo jest mały przycisk, żeby przejść na wersję Sport, ale mi się wydaje, że ta wersja Sport nie jest wystarczająco sportowa. I tutaj może, no tak naprawdę nie wiem, czy Państwo usłyszycie, ale jak się wciska, to obroty idą w górę i tyle. Nie ma żadnej innej różnicy. Jedyne może co, to takie wyprzedzenie może jest ciut łatwiejsze, ale nic poza tym, więc już wyłączę ten tryb sportowy, bo według mnie tak naprawdę do niczego w tym aucie. No i może jeszcze jedno słówko, jeżeli chodzi o tą skrzynię bezstopniową CVT. Ja często słyszę albo oglądam wideo, recenzje właśnie tych skrzyń bezstopniowych, gdzie użytkownicy, zwłaszcza w Stanach, w Kanadzie, mówią, że to jest skrzynia taka E, taka B, nic się taką skrzynią nie da zrobić, źle reaguje, po prostu auto staje się wołem z taką skrzynią. A ja na odwrót twierdzę, że to jest jedna z najlepszych skrzyń biegów, bo właśnie bez żadnego biegu, bezstopniowa. To jest strasznie jazda płynna i to mi się naprawdę tutaj w tym aucie podoba. W kabriolecie się jednak jeździ zupełnie inaczej, bliżej ziemi, bliżej asfaltu. Tutaj jest jakoś dziwnie. Jechałem tutaj na nagranie tym samochodem z dachem rozłożonym i nie miałem poczucia, że to jest jakieś niezwykłe auto. No, może pomijając moment sięgania po pas, bo w Murano jednak to wyglądało tak, a tutaj trzeba się naprawdę mocno odwrócić, bo te długie drzwi z nadwozia coupé, no, sprawiają, że ten pas wędruje i słupek B wędruje zdecydowanie za daleko. Generalnie z tymi samochodami, które no właśnie są takimi dziwolągami, jest ciekawa sytuacja, bo jeśli weźmiemy na przykład tego Pontiaca Azteca, no to on jest znany z tego, że jest brzydki, choć nigdy go prawdopodobnie nikt na żywo nie widział, nigdy nie był sprzedawany chyba w Europie, a jednak wszyscy go kojarzą, więc jego brzydota sprawiła, że stał się znany. Podobnie jest, nie wiem, ze Ssangyongiem Rodiusem, chociaż ten akurat w Europie był i każdy pewnie miał okazję albo nieprzyjemność spotkać się z tym samochodem, już nie mówiąc o Multipli. Więc we wszystkich tych przypadkach te samochody przez swój oryginalny wygląd, mówię to bardzo dyplomatycznie, stały się znane.
Natomiast Nissan Murano Cross Cabriolet to jest wyjątek, bo mimo że on jest bardzo dziwnym samochodem, bo on ma zaburzone proporcje, o to w tym wszystkim chodzi, to tak naprawdę nie jest to samochód szerzej znany. Poza Ameryką nie był sprzedawany. Nieszczególnie zresztą cieszył się zainteresowaniem i jego produkcja została zakończona wiele lat temu. Więc pomimo, że jest brzydki, jest, można by powiedzieć, że nieznany. I to jest ciekawe. A jak się tym jeździ? No wydaje mi się, że jeździ się wyżej niż w moim Murano, który miał klasyczny się. To już podkreśliłem podczas testu dwumetrowca, że siedzę w nim zdecydowanie za wysoko. Jeśli chodzi o skrzynię biegów CVT, to ja sobie uświadomiłem, kiedy przejechałem się tym samochodem rano po raz pierwszy, że to chyba właśnie Murano sprawiło, że skrzynia CVT jako taka nie była dla mnie niczym szczególnie obcym, wyjątkowym, złym. Ja nigdy szczególnie nie krytykowałem skrzyń CVT w swoich testach, ani w hybrydach, ani w zwykłych samochodach z takimi skrzyniami, dlatego że ona po prostu mnie nie szokowała sposobem swojej pracy. Tak jak nie szokuje nas, kiedy płyniemy motorówką, dodajemy gazu i po prostu poziom hałasu się podnosi, bo podnoszą się obroty i sobie płyniemy i nie zastanawiamy się, dlaczego motorówka nie robi i kolejny bieg, tylko po prostu tyle kręcimy, tyle mamy obrotów i tak płyniemy i wszystko jest okej, prawda? To jest kwestia przyzwyczajenia. Ja kiedyś dzięki Murano przyzwyczaiłem się do tego, jak ta skrzynia działa i dlatego nigdy szczególnie na CVT nie narzekałem. I teraz tak, mam 40 km na godzinę, na razie jeszcze nie 50. Czuć, że masa, czuć, że opony, czuć, że profil, ale bardzo posłusznie skręca i chętnie skręca i właściwie bardzo szybko reaguje. Jeszcze to nie było 50, ale póki co to, co ja zdążyłem odczytać, to bardzo poprawna, posłuszna reakcja i tak naprawdę pewne trzymanie się drogi. Silnik, no sam w sobie, no cóż, fajnie brzmi, jak się wkręci. Zbiera się adekwatnie do swojej mocy, czujemy tutaj całkiem przyjemne przyspieszenie, więc pod tym względem myślę, że narzekać nie ma szczególnie na co. Z hamowaniem, no cóż, możemy poczuć, że jest to ciężki samochód, a najważniejsze to będzie teraz test łosia przy 50 na godzinę. Rozpędzamy się, trzeba tak trafić w tą 50 w kilometrach na godzinę, nie w milach. I uwaga! Dobra, pomiędzy 45 a 50 jednak już była dosyć duża różnica. Też postarałem się, skręciłem bardzo mocno i elektronika momentalnie zareagowała, stabilizując ten samochód, więc on już był hamowany na poszczególnych kołach i tak naprawdę zakończyłem ten manewr przy prędkości raczej poniżej 40, więc widać było, że to była właśnie ta granica pomiędzy 40 a 50, przy której ten samochód nie znosi aż tak dobrze testu łosia. Szczerze, tego się nie spodziewałem, ale po przejażdżce tym samochodem, gdzie wsiadając do niego zastanawiałem się, jak bardzo źle mi się będzie nim jeździło, bo jednak po takich przeróbkach samochody wcale nie muszą się jakoś idealnie prowadzić, doszedłem do wniosku, że to nie jest samochód, który do siebie zniechęca i może jestem bardziej konserwatywny od Ciebie, Tomek, ale też widziałbym taki samochód w garażu, jak taki weekendowy odpał. Po prostu wyciągamy raz w tygodniu i mówimy, ha, mamy coś, czego Wy nie macie. Więc coś w tym jest. Oczywiście cały czas realnie patrząc na ten samochód, to nie jest auto, które przekonuje do siebie wrażeniami z jazdy, ale też moim zdaniem nie zniechęca. Chciałbym jeszcze jedno poruszyć, co gdzieś tam nam umknęło podczas rozmowy na ławeczce. Ile taki samochód kosztował jako nowy? Dużo więcej niż zwykłe Murano?
Tak naprawdę ta wersja, jedyna wersja, 47 tysięcy dolarów, a no, zwykłe Murano w wersji podstawowej 30 tysięcy, więc to na samym początku, jak to wyszło, to auto wyszło, to strasznie dużo ludzi, potencjalnych klientów zniechęcał, chociażby ze względu na tą strasznie wysoką cenę, jako na takie auto. Ja osobiście ze wszystkimi kosztami sprowadzenia, naprawami przed rejestracją zapłaciłem za to autko 60 tysięcy złotych. I tak naprawdę to jest takie autko, gdzie w Stanach już się robi youngtimerem, a przecież to ma tylko tak naprawdę 6 lat, dlatego że już ceny idą do góry. Ja tylko wspomnę, że ja tak naprawdę odkryłem to auto będąc studentem w Kanadzie i pierwszy raz tam na drogach kanadyjskich właśnie zobaczyłem to auto, ale czekałem na jakiekolwiek recenzje. Pierwszą recenzję, którą zobaczyłem na YouTubie, więc taki kolega twój spoza Atlantyku, Duke DeMuro, on spróbował to auto i ja pamiętam do dzisiaj, jak on mówi: jejku, tym autem się tak źle jeździ, tak się źle skręca, tak się źle hamuje, tak się źle przyspiesza, ale ja to auto kocham i gdybym miał to auto kupić, to po prostu kupuję od razu, bo to takie nietuzinkowe, jak po prostu w środku tej chmary tych zwykłych aut, to akurat auto jest takie nietypowe, inaczej wyglądające. Czy się komuś podoba, czy nie, to tak naprawdę robi wrażenie. I no, jak tą recenzję zobaczyłem, tak naprawdę skusiłem się. I gdybym miał kupić jeszcze raz, to tak naprawdę tego nie sprzedam, tylko kupię sobie drugi. Chyba może ten czarny nawet. No właśnie. W takim razie pozostaje tylko pozazdrościć, że już jesteś posiadaczem tego jednego z dwóch, prawdopodobnie w Polsce. Ja wam również życzę, drodzy widzowie, żebyście dokonywali takich właśnie śmiałych, odważnych decyzji, z których później żałować nie będziecie. Dziękuję za prezentowanie samochodu. Dziękuję również wam za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!